Poprzedni film wam się spodobał, więc lecimy z kolejnym. A w dzisiejszym odcinku o tym, jak Orlen okrada Polaków. Więc tak na początek kilka wykresików. Wiele osób mówi, że nie ma co patrzeć na cenę barełki ropy na giełdzie, bo paliwo na stacjach to większa ilość składowych, tylko że jeżeli cena barełki skacze na giełdzie, to następnego dnia klienci już to odczuwają. A jeżeli ta cena spada, to cena paliwa na stacjach stoi w miejscu. Mamy tutaj wykres baryłki ropy na przestrzeni ostatniej dekady, a tutaj cenne 95 z polskich stacji paliw i co widzimy? Te wykresy praktycznie na siebie nachodzą, więc teraz sprawdźmy ceny z ostatnich miesięcy. Można powiedzieć, że te ceny na siebie nachodzą z wyjątkiem ostatnich miesięcy, gdzie cena baryłki poleciała łeb na szyję, a w Polsce sztywno się utrzymuje. Dlaczego? O tym zaraz, ale pokażę Wam jeszcze ciekawszą rzecz. Porównajmy ceny baryłki ropy do ceny diesla na stacjach benzynowych i co widzimy? Brak zależności. Dlaczego diesel jest tak drogi? Pokażę Wam ten krótki materiał. No, paliwo, wiesz, z Orlenu kosztuje 8 zł za diesla. No bo tak naprawdę, wiesz, po, my sponsorujemy Ukraińcom pali darmowe paliwo do czołgów. No, tak. No. Dostawy na przykład, od nas materiałów pennych i smarów na Ukrainę są gigantyczne, tak. No ale co, no, stało się coś? Są jakieś u nas protesty? No nie tak. Protestów nie ma, bo po prostu o tym nikt nie wie. A więc tak, kupując diesla na stacjach, sponsorujesz paliwo do czołgów. Zaraz ktoś mi zarzuci, że lepiej płacić więcej za paliwo niż mieć wojnę u siebie. Ale chwila. W tej Europie to chyba nie jesteśmy tylko my, gdzie jest reszta Europy, gdzie ta solidarność europejska, gdzie są obiecywane pieniądze za przyjęcie Ukraińców do polskich. No powiem wam, nie ma. To, że nasz naród jest pomocny i honorowy, wiemy z historii. Z historii także wiemy, że my jako Polska nie mamy na kogo liczyć. Pokazały to wojny światowe i pokazuje to aktualna wojna. Lata minęły, mentalność ta sama. Czas na trochę matematyki i to, o ile wzrosły poszczególne składowe paliwa. Więc tutaj porównałem ceny barełki, ceny na stacjach i kurs dolara praktycznie z tego samego przedziału rocznego. Różnica cen baryłki jest praktycznie zerowa i zależy od wahań dziennych, więc to zostawimy. Cena benzyny wzrosła o 9,2%, Tesla 27,8%, ale to już wiemy, że wynika to z tego, że sponsorujemy Ukraińcom paliwa do czołgów, a kurs dolara wzrósł o 8,6%. I jak patrzymy na to wszystko, to jest w porządku, nie? Baryłka praktycznie tyle samo, różnica procentowa ceny benzyny i wzrostu kursu dolara jest także w granicach dziennych spadków, ale czy na pewno wszystko dobrze policzyliśmy? Otóż nie. Cena z lewej strony ma w sobie 23% podatku VAT, a ta z prawej tylko 8%, więc jeżeli wyrównamy aktualną cenę do stawki 23%, ujrzymy takie wyniki: benzyna wzrosła o aż o 25,5%, a diesel o 47%. Robi wrażenie, nie? I w teorii takie stawki będziemy płacić od 1 stycznia kolejnego roku, ale moim zdaniem nie. Dlaczego? Już tłumaczę. Orlen aktualnie robi rekordowe zyski i właśnie dzięki tym zyskom będzie go stać na to, żeby generować po prostu mniejsze zyski w przyszłym roku przy stawce 23% VAT-u. Jaka będzie reakcja społeczeństwa? To że obniżka podatków to pic na wodę, a pis wykorzysta to tym, że to właśnie dzięki nim Polacy nie czują podwyżki podatku. A jak to jest z tymi groźbami Unii Europejskiej, że musimy podnieść podatki, bo inaczej nas zjedzą? Wrócić mają wyższe stawki VAT-u na gaz, prąd, ciepło i paliwa. Jedynie zerowy VAT na żywność do połowy przyszłego roku ma pozostać bez zmian. Politycy przekonywali, że powrót do wyższych stawek to nakaz Brukseli. Są groźby że będą nakładane kolejne kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych naszych działań, tych osłonowych, tych obniżek stawek podatku VAT. Rząd intencjonalnie wprowadza społeczeństwo w błąd. Politycy Konfederacji dowodzą, że Bruksela wcale nie nakazała Polsce przywracać najwyższe stawki. Potwierdza to pismo, które otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej. Państwa członkowskie mogą zdecydować w ramach dostępnego im zestawu narzędzi o stosowaniu obniżonych stawek VAT na produkty energetyczne, o Ile przestrzegają minimum 5% progu określonego w unijnej dyrektywie podatku VAT? Co oznacza, że na gaz, prąd i ciepło możliwe są niższe stawki, przyznaje rzecznik PIS. Komisja Europejska każe nam teraz podnieść VAT co najmniej do 5%. Pan Wateusz Morawiecki znowu kłamał, nowe nie znałem. A o kłamstwach Mateusza Morawieckiego rozmawialiśmy z Arturem Dziamborem w kolejnej części wywiadu, która wleciała już na drugi kanał. Link do filmu jest tutaj, a jeszcze póki nie kliknąłeś, to chciałbym podziękować wszystkim wpłacającym na zrzutkę, bo to właśnie dzięki Wam powstają te materiały. A teraz już możesz kliknąć.